Zwycięzca na pokonanie ponad 42-kilometrowej trasy potrzebował 2 godzin 18 minut i 53 sekund. Na drugim miejscu ze stratą minuty i 4 sekund przybiegł także Kenijczyk Elisha Meli. 9 minut po zwycięzcy na metę jako trzeci wbiegł Mohamed Temam z Etiopii z czasem 2 godziny 32 minuty i 59 sekund. Do stadionu olimpijskiego dotarł najszybszy z Polaków Krzysztof Bartkiewicz. Urodzony we Wrocławiu zawodnik pokonał na długim finiszu innego z naszych biegaczy, Tomasza Sobczyka. Było jak przed rokiem. Obu należy wyróżnić, bo znów przygotowali się bardzo dobrze do jednego z ważniejszych startów w sezonie. W gronie kobiet najlepsza była reprezentantka Ukrainy Wita Potieriuk. Udział w 31. Wrocław Maratonie jako pierwsi zakończyli zawodnicy na wózkach. Zwyciężył Rafał Wilk, osiągnął najlepszy wynik w historii polskich maratonów. Jest w życiowej formie, ona pozostała po zbudowaniu jej na Mistrzostwa Świata. Wilk zdobył kilka tygodni temu 2 tytuły Mistrza Globu, to przypomnę, Mistrz Olimpijski z Londynu. We Wrocławiu także zaprezentował mistrzowską jazdę. W zawodach wystartowało około 3600 biegaczy. Każdy miał własny cel, jedni startowali by wygrać, inni by wygrać z samym sobą i po prostu dobiec do mety. Maratonowi towarzyszył jak zwykle co roku szereg imprez. Była sztafeta Biegnij po nadzieję, z której dochód jest przeznaczony na rzecz Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Wzięło w niej udział około 100 osób. By móc wystartować w biegu, trzeba było wpłacić na konto fundacji co najmniej 200 zł. Wielu udało się namówić do większych wpłat. Ważną akcją towarzyszącą maratonowi jest też bieg na milę olimpijską. Startują w nim całe rodziny. Wczoraj na Stadionie Olimpijskim nie zabrakło m.in. naszego medalisty olimpijskiego Pawła Rajndy z żoną i synami. Wrocław się zrehabilitował za półmaraton. Tym razem wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jak się nam udało dowiedzieć nieoficjalnie, miasto w 2014 roku będzie chciało zorganizować 3 duże imprezy biegowe. Oprócz maratonu także bieg na dystansie o połowę krótszym i bieg na 10 km. Przebudowany Śląsk widać, że ma zdecydowanie większy potencjał niż ten z ubiegłego sezonu. We Wrocławiu nie zdecydowano się na nerwowe ruchy po zakończeniu nieudanych rozgrywek 2012-2013. Na stanowisku trenerskim pozostał więc Aleksander Malinowski. Białorusin dokonał rewolucyjnych zmian w kadrze zespołu. Pierwszy mecz pokazał, że było warto. Od pierwszych minut spotkania z Czuwajem lepsi byli gospodarze. W pierwszej połowie Śląsk zagrał świetnie w obronie. Przeciwnik był przez 30 minut pod wielką presją, miał problemy z rozegraniem ataku. Wrocławianie wręcz odwrotnie, to za sprawą licznych przechwytów i kontr zamienianych na łatwe bramki. Gospodarze pozwolili drużynie z Przemyśla na zdobycie zaledwie 10 goli. Sami rzucili 6 oczek więcej i jeszcze przed rozpoczęciem drugiej części byli w komfortowej sytuacji. Po przerwie mecz był zdecydowanie bardziej wyrównany. Doświadczony zespół Śląska nie pozwolił jednak, by rywal zmniejszył znacznie stratę i powrócił do przedmeczowych założeń, czyli grał o 2 punkty. W 47 minucie, niesieni dopingiem publiczności, szczypiorniści Malinowskiego prowadzili nawet 26-15. W końcówce goście wynik jednak nieco nadrobili. W poczynania Śląska wkradło się za dużo luzu. Losy meczu jednak już dawno zostały rozstrzygnięte. Najlepszym strzelcem wrocławian był zdobywca 7 bramek Arkadiusz Miszka. Były superstrzelec Wisły Płocki reprezentacji Polski pokazał, że mimo upływu lat wciąż potrafi zdobywać seryjnie bramki. Będzie z pewnością liderem tej drużyny. W pierwszej kolejce nie zawiodły także pozostałe dolnośląskie zespoły. Miedź Legnica wygrała w Grodkowie z Olimpem 23-22, a ŚKPR Świdnica pokonał SPR Tarnów 29-28. Za tydzień na zapleczu Ekstraligi czekają nas derby regionu. Śląsk zmierzy się w Legnicy z Miedzią. Wtorek, kolejny dzień zimnej wojny na linii miasto Zygmunt Solorz. Główni akcjonariusze brązowego medalisty Mistrzostw Polski prowadzą już walkę na najmocniejszą z możliwych amunicji. Zarząd piłkarskiego Śląska poinformował wczoraj, że złoży wniosek o upadłość. Do tej sytuacji doprowadzili sami właściciele. Zgłosili oni wielomilionowe roszczenia pieniężne w stosunku do klubu przy jednoczesnym niewywiązywaniu się z podjętych wcześniej zobowiązań finansowych. Śląsk stał się tym samym zakładnikiem w sporze pomiędzy akcjonariuszami. Zarząd klubu zdecydował się na procedurę upadłościową w warencie układowym. Jej celem jest zawarcie porozumienia, które ma zapewnić wierzycielom zaspokojenie ich roszczeń. Przypomnijmy, miasto chce zwrotu 12 milionów, spółka Solorza prawie 30 milionów złotych. Wczoraj rano w Śląsku odbyło się głosowanie zarządu nad wnioskiem o upadłość. 2 członków ze strony Solorza było za złożenie wniosku. Prezes Piotr Waśniewski wstrzymał się od głosu. Władze klubu zapewniają, że mimo wniosku zarówno pracownicy spółki,
jak i sami piłkarze pracują i będą pracować normalnie. Innego zdania są za to władze Wrocławia, mniejszościowego udziałowca, które uważają, że to działanie na szkodę klubu i początek końca Śląska. Solorz odpowiedział więc miastu. Żądanie zwrotu 30 milionów plus złożenie wniosku o upadłość to mocna kontra na ujawniony w zeszłym tygodniu plan przejęcia Śląska przez miasto. Prawnicy wynajęci przez Rafała Dutkiewicza chcieli wystawić klub na licytację za długi, które na kwotę 12,5 miliona złotych wykupić miała utworzona specjalnie do tego spółka. Teraz plan spalił na panewce, bo sąd w pierwszej kolejności musi rozpatrzyć wniosek o upadłość. O klubie było głośno jeszcze w poprzednim sezonie, w trakcie zmagań, gdy zespół na drugoligowym froncie kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Włodarze KS-u Milicz zdecydowali się na sensacyjną zmianę na stanowisku trenerskim. Krzysztofa Janczaka zastąpił przed decydującymi meczami ligi Dominik Kwapisiewicz. Nowy szkoleniowiec zrealizował pokładane w nim nadzieje i awansował na zaplecze ekstraklasy. Radości nie było końca. Siatkarze szybko jednak się przekonali, że zwycięstwa na parkiecie wcale nie oznaczają, że klub będzie chciał wypełnić kontrakty zwycięzców. Do dziś wielu zawodników, a także były trener, nie otrzymało wynagrodzeń za ostatnie kilka tygodni pracy w Miliczu. Sportowcy zdecydowali się powalczyć o swoje przed sądem. Mimo kłopotów finansowych, prezesi klubu Henryk Lech i Paweł Wachowiak zapowiadali, że zbudują nową drużynę, która z powodzeniem powalczy na zapleczu ekstraklasy. Ruchy transferowe szły rzeczywiście we właściwym kierunku. Wczoraj jednak wybuchła bomba. Klub wycofał się z pierwszej ligi. Wielu graczy zostało tym samym na lodzie. Nie tylko ci, którym nie oddano pieniędzy za grę w poprzednim sezonie, ale także ci, którzy zrezygnowali z gry w innych klubach, by podpisać na zbliżający się sezon umowę z Miliczem. Co ciekawe, wchodząc dziś na stronę internetową klubu, w zakładce władze zniknęło nazwisko prezesa Lecha. Wśród osób zarządzających jest wiceprezes Paweł Wachowiak. To miły człowiek, ale swoją pracą w klubie spowodował, że mało osób darzy go dziś szacunkiem i zaufaniem. Tak jak Lech nie wywiązywał się z obietnic. W przypadku Wachowiaka sprawa jest podwójnie złożona. Człowiek, który nie radzi sobie z prowadzeniem drugoligowego, czy jak kto woli do wczoraj pierwszoligowego klubu, będzie odpowiadać za organizację wrocławskich meczów przyszłorocznych Mistrzostw Świata w siatkówce. Jest przecież prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej. Zawody odbędą się niemal dokładnie pół wieku po rozpoczęciu Mistrzostw Europy, w których polska kadra zdobyła srebrny medal. Powrócą wspomnienia, mówi jeden z najlepszych polskich koszykarzy w historii, Mieczysław Łopatka. 50 lat, to można powiedzieć, że to my z kolegami że się spotykamy częściej. To nie jest raz na 50 lat, ponieważ mamy swoją aleję gwiazd koszykówki w Polanicy Zdroju i tam wszyscy ci nasi koledzy odcisnęli swoje dłonie i można powiedzieć, że na przykład z trenerem Witoldem Zagórskim spotykamy się co roku, bo on mieszka w Wiedniu i w każdym roku, w tym roku był też na Alei Gwiazd w Polanicy, także ten kontakt z trenerem jest o wiele bardziej częstszy aniżeli z innymi zawodnikami. Turniej we Wrocławiu będzie najmocniej obsadzony spośród wszystkich przedsezonowych sprawdzianów rozgrywanych w naszym kraju. W hali stulecia wystąpią drużyny, które chwilę później będą grać w Eurolidze. Stelmet Zielona Góra i Armani Mediolan. Obsada jest bardzo silna, dwie euroligowe drużyny. Wicemistrz Polski Turów, który też na pewno będzie walczył o Mistrzostwo Polski w tym sezonie. I ten turniej tak naprawdę pokaże nam, w którym miejscu się znajdujemy, jak sportowo wyglądamy, także no na pewno będzie dużo, dużo sportowych emocji. Październikowa rywalizacja będzie wstępem do tego, co nas czeka w tym sezonie. Śląsk Wrocław wraca do ekstraklasy. Z tego faktu cieszy się cała koszykarska Polska. Trudno sobie wyobrazić polską koszykówkę męską bez Śląska Wrocław, 17-krotnego mistrza Polski, i kilka lat temu, kiedy Śląsk zakończył występy w Ekstraklasie, no wszyscy sympatycy koszykówki, a myślę głównie kibice z Wrocławia, byli wielce zasmuceni. Cieszę się, że po kilku latach Śląsk powstaje. No i myślę, że to jest duża sprawa zarówno dla miasta, dla wszystkich władz samorządowych, no i dla polskiej koszykówki, że Śląsk Wrocław powraca w blasku. Bardzo kapitalna inicjatywa tego turnieju połączona z rocznicą 50-nicy uzyskania srebrnego medalu Wicemistrzostw Europy. Myślę, że to jest duża rzecz. Bilety na turniej można będzie kupować już od poniedziałku. Eliminację otwiera mecz ze Szwedkami. To jedna z najlepszych drużyn Europy, choć doceniamy klasę rywalek. Jesteśmy także pewni swego, mówi
Andrzej Padewski. O szwedzkim zespole można mówić tylko w samych superlatywach. Bardzo dobry zespół, mający świetną trenerkę, która niedawno wróciła ze Stanów Zjednoczonych, prowadziła reprezentację Stanów Zjednoczonych, Pia Sundhagen. Świetna trenerka z bardzo dobrymi osiągnięciami, ale my jedziemy do Szwecji bez obaw, jedziemy zagrać dobry mecz, jeżeli się nam uda, oczywiście chcemy go wygrać. Wiadomo, że tylko mistrzowie grup wychodzą do dalszych gier, aczkolwiek z drugiego miejsca są możliwe baraże. Biało-czerwone były losowane z trzeciego koszyka, to oznacza, że nie są faworytkami kwalifikacji. Selekcjoner naszej kadry jest jednak optymistą. Teraz, jeśli chodzi o ten start, jest zespołem na podobnym poziomie. No i teraz jest kwestia tego, jak Szwedzi sobie będą radzić w tych eliminacjach, jak my sobie poradzimy ze Szwedkami. Szanse, tak jak mecz ze Szwecją 50-50, teraz wszyscy mamy po 20% szans, tak, można byłoby to określić. Ale wydaje się, że o miejsca, które mogłyby dać awans, będą walczyły trzy drużyny, czyli Szwecja, Szkocja i Polska. Wrocławska zawodniczka kadry podkreśla, że polski zespół ma sporo atutów. Mówi także, że biało-czerwone chcą udowodnić wszystkim, że futbol kobiet też warto oglądać. Cały zespół jest na pewno bardzo ambitny i będziemy chciały pokazać kibicom, że Polska, że kobieca piłka też potrafimy grać w piłkę, że też jest to na dobrym poziomie. Początek wyjazdowego meczu ze Szwecją jutro o 17:30.